Szanowni Państwo, niedawno starając się zaprowadzić porządek w moim warsztacie, zacząłem przygotowywać szafki do niego. Szukając przy tej okazji różnych pomocnych przyrządów, trafiłem na szablon do wyznaczania otworów JATO YT44-130, który postaram się zaprezentować w tym materiale. Zapraszam do oglądania. Okazuje się, że szablon ten wzorowany jest na przystawce marki True Position Tools, która kosztuje około $190. Podobnych konstrukcji w tej chwili można znaleźć bardzo dużo. Często występują one pod nazwą szablonów pod uchwyt. Duża część z nich wykonana jest głównie z tworzywa sztucznego. JATO jednak na opakowaniu sugeruje, że ich narzędzie wykonane jest z aluminium. Cały zestaw zapakowany jest w futerał, umożliwiający jego przechowywanie. Oczywiście wiąże się to z koniecznością rozmontowania całości. W skład zestawu wchodzi stalowy przymiar liniowy równoległy, trzy plastikowe przesuwne prowadnice wierteł ze stalowymi śrubami, jeden plastikowy ogranicznik krańcowy. Oraz jedyne dwa elementy aluminiowe, przymiar liniowy prostopadły i przykładnice. Przyjrzyjmy się teraz poszczególnym elementom. Zacznijmy od przykładnicy. Mamy tutaj część na kształt kołnierza, w który wsuwać będziemy prostopadły przymiar liniowy oraz ustawioną prostopadłę podstawę, która pozwala oprzeć szablon o brzeg materiału. Z jednej strony mamy wycięcie, które umożliwia obserwowanie podziałki na przymiarze aż do samego brzegu materiału. Z kolei na samej podstawie po obu stronach znajdują się trójkątne nacięcia wskazujące oś symetrii, która pozwala wypozycjonować szablon na materiale. Przykładnica nie jest pojedynczym odlewem, a podstawa połączona jest z kołnierzem za pomocą dwóch śrub mocujących. Warto upewnić się, że te części nie wymagają dokręcenia, tak jak w moim przypadku. Grubość kołnierza wynosi 12 mm. Z kolei podstawa ma 170 mm długości i 42 mm szerokości. Drugi element zestawu to przymiar prostopadły. Służy do ustawienia osi wyznaczonych otworów we właściwej odległości od brzegu materiału. Od góry widzimy nacięcie wskazujące środek, miejsce na wsunięcie przymiaru równoległego oraz dwie śruby umożliwiające jego zablokowanie. Słabo widoczna skala umieszczona po jednej stronie przymiaru zaczyna się od zera w miejscu, gdzie znajduje się tuleja prowadząca wiertło i kończy na 25 cm na około 0,5 cm od krańca przymiaru. Grubość tego przymiaru wynosi 7 mm, a otwór prowadzący wiertło ma średnicę 5 mm. Tuleja jest jednak łatwo wymienialna w przypadku jej zużycia lub potrzeby zamontowania takiej o innej średnicy. Przymiar łączymy z przykładnicą, wsuwając go w kołnierz. I po odpowiednim ustawieniu blokujemy śrubą umiejscowioną po jednej stronie. Ja łączę te elementy, kierując kołnierz w stronę otworu prowadzącego. Odwrotnie niż producent prezentuje na piktogramach. Za chwilę wyjaśnię dlaczego. Jeśli się dobrze przyjrzymy, to zauważymy, że przykładnica nie jest idealnie prostopadła do przymiaru po jego zablokowaniu. Odchylenie nie wygląda jednak na znaczne. Kolejny element zestawu to przymiar równoległy, cieńszy od przymiaru prostopadłego i wykonany ze stali. Na jednej stronie naniesiona jest skala metryczna z centralnie zlokalizowanym zerem, kończąca się na 20 cm po każdej ze stron. Z kolei na drugiej stronie znajduje się skala imperialna, kończąca się na 8 calach po każdej ze stron. Przymiar równoległy wsuwamy w odpowiednią prowadnicę w przymiarze prostopadłym i blokujemy go dwiema śrubami. Problematyczne może być ustawienie zera na przymiarze równoległym względem zaznaczonego środka na przymiarze prostopadłym. Lokalizacja nacięcia być może jest przydatna, aby dobrze ustawić szablon na materiale, ale raczej trudno z jej pomocą wykonać dokładnego wyrównania przymiaru równoległego.
Ja, centrując przymiar równoległy, posługuję się brzegami przymiaru prostopadłego, wiedząc, że ma on szerokość 30 mm. Po zablokowaniu przymiary są ustawione względem siebie dokładnie pod kątem prostym. Ostatnimi elementami zestawu są trzy przesuwne prowadnice wiertła oraz ogranicznik krańcowy. Te elementy, poza śrubami mocującymi oraz tulejami, wykonane są z tworzywa. Prowadnice te nasuwa się na przymiar równoległy. Przez okienko znajdujące się po jednej stronie omawianych elementów widoczna pozostaje podziałka przymiaru. U góry i na dole okienek znajdują się nacięcia umożliwiające odpowiednie ustawienie tych elementów. Tuleja prowadząca wiertło ma również średnicę wewnętrzną 5 mm, lecz tym razem nie da się jej tak łatwo wymienić na inną. Od góry zlokalizowana jest śruba pozwalająca na zablokowanie prowadnicy w pożądanej pozycji. W dwóch z trzech prowadnic po prawej stronie mamy drugą śrubę pozwalającą na zamocowanie ogranicznika krańcowego. Ogranicznik krańcowy pozwala nam na ustawienie szablonu tak, aby był on prostopadły do dwóch krawędzi materiału jednocześnie. Szkoda, że w obu przypadkach prowadnice mają mocowanie ogranicznika krańcowego po tej samej stronie. Przydałoby się, aby jeden miał po jednej, a drugi po drugiej stronie. Oczywiście elementy te można nałożyć odwrócone do góry nogami na przymiar równoległy, a zatem ogranicznik może znajdować się zarówno po prawej, jak i po lewej. Wówczas nie da się od razu odczytywać z podziałki przymiaru, w jakiej odległości znajduje się środek otworu prowadzącego. Szerokość ogranicznika krańcowego jest o kilka milimetrów większa niż grubość prowadnicy. Gdyby tak nie było, nie trzeba byłoby każdorazowo wykręcać tego elementu, gdy potrzebujemy przesunąć szablon, oddalając się od krawędzi materiału. Grubość przesuwanej prowadnicy wiertła wynosi 12 mm, a zatem tyle, ile grubość kołnierza na przykładnicy. Otwór, przez który przeprowadza się przymiar ulokowany, jest symetrycznie na środku. Ze względu na swoją szerokość, elementy prowadzące wiertła umożliwiają nawiercenie jednorazowo dwóch sąsiadujących ze sobą otworów w odległościach nie mniejszych niż 30 mm. Nie ma też możliwości, aby wymienić w nich tuleję prowadzącą i zmienić średnicę wierconego otworu. Montaż prowadnic wiertła na przymiarze liniowym jest banalny. Wystarczy przeprowadzić przymiar przez otwory w plastikowych elementach, a następnie zablokować ich pozycję, wykorzystując górną śrubę. Teoretycznie możemy odwrócić ustawienie prowadnic na przymiarze tak, aby otwory te znalazły się u góry. Zyskamy wówczas możliwość wyznaczania punktów o kilka dodatkowych centymetrów dalej od brzegu. Przymiar ten ma tę własność, że możemy go obrócić na drugą stronę, uzyskując błyskawicznie lustrzane odbicie naszych ustawień. Może to być pomocne, gdy nawiercamy otwory w parze drzwiczek i chcemy, aby były one zlokalizowane symetrycznie. Jak wspomniałem, ja inaczej montuję przykładnice, niż wynikałoby to z rysunku. Można wymienić kilka powodów ku temu, ale jeden fundamentalny jest taki, że grubość przymiaru prostopadłego jest mniejsza od grubości plastikowych prowadnic. Przez co, gdy położymy szablon na materiale, zaczyna on opadać przy krawędzi, prowadząc do lekkiego odstawania podstawy od materiału, a co za tym idzie, do delikatnego przesunięcia wyznaczonych położeń środków otworów. Za moim sposobem przemawia również możliwość ustawienia na przymiarze odległości 250 mm między krawędzią a osią wyznaczonych otworów, a także większa wygoda przytrzymywania szablonu. Ponieważ kołnierz ma grubość równą prowadnicą wierteł, to gdy ustawimy go ku górze i oprzemy o materiał, szablon będzie leżał idealnie równolegle do płaszczyzny materiału. Producent jako podstawowe zastosowanie wskazuje wyznaczanie środków otworów. Sprawdźmy zatem, jak można wytrasować te punkty, wykorzystując ołówki. Widać, że o ile ołówki automatyczne będą dobrze spisywać się w tym zadaniu dzięki temu, że można wysunąć rysik, to użycie klasycznych ołówków może być problematyczne. Ten widoczny na filmie nie dał rady zaznaczyć punktu przez 5-milimetrowy otwór. Wydaje mi się, że najdokładniejsze wyznaczenie punktu do wywiercenia uzyskamy, korzystając z punktaków w formie 5-milimetrowego wiertła. Przyznam jednak, że z większością 5-milimetrowych wierteł, jakie posiadam, miałem problem, aby je przeprowadzić przez tuleję prowadzącą. Gdy ustawiamy szablon, opierając z jednej strony o podstawę, a z drugiej strony o ogranicznik krańcowy, wyznaczone punkty ułożą się w jednej linii, która będzie prostopadła do krawędzi.
Jednak gdy korzystałem tylko z ogranicznika w formie podstawy, kąt minimalnie odbiegał od 90 stopni. Należy podkreślić, że zmierzone odległości między wyznaczonymi punktami nie odbiegały bardziej od zadanych niż o pół milimetra. Moim zdaniem wielką zaletą tego szablonu jest możliwość szybkiego, symetrycznego przeniesienia otworów. Przydatny to jest, gdy potrzebujemy mieć tak samo zlokalizowane punkty wzdłuż przeciwległych krawędzi materiału, czy pracujemy na przykład z dwoma skrzydłami drzwiczek do jednej szafki. Niestety, poza tuleją w przymiarze prostopadłym, pozostałe tuleje są niewymienne. Zatem szablon możemy wykorzystywać bezpośrednio tylko przy wierceniu otworów o średnicy 5 mm, choć przyznam, że w moim przypadku większość wierteł delikatnie klinowała się. Niemniej jednak taka średnica otworu jest często przydatna przy montażu okuć meblowych, na przykład odpowiada średnicy metalowych kołków podtrzymujących półki. Podsumowując. Wydaje mi się, że jest to przydatny szablon dla majsterkowicza, który od czasu do czasu wykonuje jakieś meble, na przykład warsztatowe. Dokładność wyznaczania punktów jest na naprawdę dobrym poziomie. Oczywiście można byłoby poprawić ten przyrząd w kilku aspektach, o których wspomniałem. Moim zdaniem newralgicznym elementem są otwory prowadzące. Z jednej strony trudno wykorzystać je do zaznaczania zwykłymi ołówkami, bo te mogą się nie mieścić w otworze. Dużo lepiej spisują się automatyczne, w których można wysunąć rysik. Szkoda, że tulei w prowadnicach wierteł nie można wymienić na takie o innym rozmiarze, by móc wiercić bezpośrednio otwory o innych średnicach niż 5 mm.